nabałaganić w sypialni, poduszki wszystkie zrzucić na ziemię, albo wejść do szafy i wszystko porozrzucać. Jest takie przyjemne bałaganienie. Ale no to teraz wam przeczytam o tym krasnoludku i o tym świecie, który się nazywa Dom Waniliowy, dobrze? Posłuchajcie. W mówiącym lesie, nad szepczącą rzeczką, spod ziemi wyrasta bajkowe miasteczko. Śnieg śmietankowy pada tam na głowy, trzeba więc odśnieżać domek waniliowy. Następnie trzeba porymować słowa, powiedzieć wężowi, gdzie jest jego głowa. Malować sałatkę na kolor zielony, przyrzec glonojadom, że polubią glony. Kupić trochę czasu w małym sklepie z czasem, gdzie udaje się trafić ludziom tylko czasem. Czas sprzedaje konik polny z kontrabasem, recytując sekundy wybujałym basem. Leniuszki robią tylko co konieczne. Spijanie śmietanki prosto z drogi mlecznej, wymiana gwiazd, kiedy się przepalą, taniec na piłce ze słomianą lalą. Jest tam automat do wyznań miłosnych, Kataryna z korbką do robienia wiosny i przechowalnia samych dobrych myśli. Poduszka, na której znowu mi się przyśnisz. To jest pierwsza część tej bajki i chciałabym, żebyście wy wymyślili sobie teraz jakąś zwariowaną rzecz, której nie ma na świecie. Macie jakiś pomysł? Na przykład właśnie rzeka pełna kisielu, nie wiem, poziomkowego. Ale niektórzy nie lubią kisielu, nie? Skrzywiłaś się, nie lubisz kisielu? A to może na przykład, nie wiem, morze z budyniu? Budyń smaczny czy też nie? A to jest dobre, jajko niespodzianka? O, to co może być z jajka niespodzianki albo z jajek niespodzianek? Co może być? Jajko, ale jedno duże jajko, takie ogromne, jak dom na przykład. I sobie wyobraźcie, że są takie drzwi w takim jajku niespodziance, wchodzi się i chyba się liże ściany. Czy jak? Czy zdrapuje pazurkami, czy łyżeczką tak ze ścian, skoro wszystko jest z czekolady w tym domku? Jak myślicie? Gryzie się. A można wygryźć dziurę i można się przegryźć na przykład do jeszcze innego świata jakiegoś? Przez taki tunel magiczny, wygryziony w jajku niespodziance. Co wy na to? Dobre czy nie? Czy słabe? Słabe? A może coś z wafelków albo z gofru, bo widzę, że wycinacie wafelki i gofry. Na przykład most. Most zrobiony z wafelków. Ale co by było, gdyby wszyscy wygryzali w tym moście dziury w tych wafelkach? Chyba by samochody powpadały do rzeki. Jak myślicie? Słuchajcie. Gdzieś jakiegoś innego, takiego na przykład glutowatego zieleniaka. Jakiego się boicie? Ale duchy mogą chyba też być sympatyczne, prawda? Takie miłe duchy. Mumia, o Boże. Mi się zawsze wydaje, że wystarczy tak pociągnąć za bandaż, że ona tak zacznie się rozkręcać. No i co będzie w środku takiej mumii? Cukierek może na przykład, landrynka. Albo konik polny. No dobrze, słuchajcie, co było dalej w tym mieście, w którym ten krasnolud ukradł kolory albo pozamieniał. Neony zwiędły jak uschnięte kwiatki. Gwiazdom wyrosły gadające czapki. Wszystkie temperówki odmówiły kredką. Pomnik pirata zderzył się z lornetką. Dom waniliowy wkurzył się okropnie. A niech te skrzaty czarny kolor kopnie. Będą musiały pracować za karę. Kolory zmieniły zielony kanarek. Skrzat szybko poprawił kolory na chmurach. Na brąz fachowy odstrzelił kangura. W Biedronce poprawił stylowe kropeczki. Błękitu dolał do miejscowej rzeczki. Dużo zrobił. Co zostaje? Odkurzanie starych bajek, ocieplanie domków z kart, prostowanie krzywych nart. Teraz słuchajcie, wiatr straszny się zrywa, pewnie to dlatego, że mówiliśmy o duchach. Teraz jakiś duch próbuje tutaj do nas przybyć, a miejmy nadzieję, że to będzie właśnie jakiś sympatyczny, a nie zielony glucior, który nas zaraz czymś zbryzga. Ale słuchajcie,